Okay. Dobrze, że mogę się naprawić po drodze. 160 dni to może znowu z kautem będzie trzeba przyjechać, ale chyba nie. Platforma, nie mogę się naprawić. Za długa z HDS-em. Ciągle nie pamiętam, nie mogę przyczepy dołączyć żadnej. Nie naprawię się bez dołączenia. O, w zasadzie mogłem się naprawić scoutem. Czy działa? Ale fuks. Dał mi się mój pomysł. Zdążyłem zanim się wyłączyła. Ale się bawię jednego. Że tu nie wyjadę. Bo tu jest takie bagno. A nie ten klapisz. Się uda załadować bez wywrotki.
jechać. Okej, to był niezły fuks. Cześć Milo, siema. O, jesteś dzisiaj różowy. Gdzie mam jechać? Przez stację. Skałcikiem bym pojechał tędy. Pomyślimy. I znowu się ciemno robi. Nie, no jak ten dzień szybko mija. Człowiek dopiero załadował kontener, już ciemno. Grząsko. Ciężarówka jest genialna. Szybka, zwrotna, mało wywrotna, odpukać niemalowane. Kto tu położył taki kamień? Na środku drogi. Znowu 300 litrów baku. Jak myślicie? Ropy czy benzyny?
Wszystkie ciężarówki jeżdżą na tym samym co skauty. Po tym Chevrolecie no nie wyglądało, żeby był dieslem. Więc albo mamy wszystko na benzynę, albo Chevrolet był dieslem. Tak? No ten długi też miał 360. Ale to jest tania, szybka, pakowna, wygrzebuje się. I szybko ją miałem. To ile się ją naprzeciągałem, to... Trudno. Jakieś co, zdechło? No, dokładnie. Wiesz, no w Stanach paliwo było prawie za darmo. Ameryka Południowa nadal. Woda mineralna jest droższa od benzyny na stacji benzynowej, nie? Dobra, tym razem się już podczepię. Trochę jeszcze się kipnę na bok i co będzie. Czy ja dobrze pojechałem? Ty, ja już tu jestem. Dobra, to jadę naokoło, jak już skręciłem. Nie będę tylko zaczął przez las. Ja mam taką tendencję do używania skrótów, gdzie tylko się da. Parę razy przez to musiałem podnosić się, bo towar wylądował na boku, na ziemi. Niestety ciężarówki nie mieszczą się tak łatwo między drzewami. Mam nagrać wideo życzenia dla syna od kuzynostwa, który kończy 18 lat. Wymyślcie mi, co mam powiedzieć. Nie mam pomysłu. Mi to jakoś tam potem poskładają i upuszczą. Na imprezie. Powiedzenie, że cieszę się, że będzie następna osoba, z którą można się napić, jest chyba głupie, nie? Ja myślę, że kasy chlania i uruchania nie jest dobrym pomysłem. Wiesz, to takie rodzinne wideo. By się wszyscy zdziwili. Nie tu miałem przywieźć. O, dostałem truskawki. Ten podłożone na brzeg biurka. Okej, rozładowalna. Poczekamy przez noc. Myślę, że wezmę teraz to, przywiozę na szybko. Potem mi zostanie tam to po drodze przez stację benzynową. Truskaweczkę ze śmietanką, miam.
przez piękny widok żuraw dotąd wystawiony i zahaczamy. Normalnie zarzuciłem wędkę, nie? Może jakieś takie bardziej logiczne pomysły. Życzenia wideo dla 18-latka na 18 urodziny. Rodzinne życzenia. Truskaweczki ze śmietanką albo jogurcikiem, raczej jogurcikiem, więc pyszne. O takie. To też smacznego. Bo trochę już za późno.
mój skrócik. Oto okej, okay, to teraz proszę o pomoc. Wideo życzenia dla 18-latka. Co powiedzieć? Rodzinne. Więc nie to, co proponował Milo. Nie no, nie może dostać po prostu. Nagrywamy filmik wideo, potem ktoś to poskłada w całość i będzie miał takie coś przekazane, jak to cała rodzina będzie oglądać. Więc coś musimy powiedzieć. Dziękuję bardzo za followka. Człowieku o moim imieniu, zakładam. No też nie wiem, a muszę za chwilę zrobić jakąś przerwę i coś nagrać. Muszę to dzisiaj wysłać. Kto tu zostawił tak tą przyczepę? Nie, co za debil. O. Gdzie będą drzewa do wyjazdu? Dokładnie następny Radosław. To zrobić ze skałki. Może dosięgnie wędka. Ciekawe, jak nisko te podpory wchodzą. Powietrzu. Dokładnie. Wiesz, przyjechałem sobie taką ciężarówką z HDS-em z myślą o tym, że po...
Ekwilibrystyka. Nazywa ładowanie. Jak to się powoli obraca, no. Ciekawe, czy mi ją załaduje. Okej. Może jednak z reduktorem? Nie. Muszę zmienić ten przycisk. Jeszcze przez ten mostek. No i się wyjechało. Dziwię się, po takim błocie jeszcze, jak mam włączoną blokadę dyfrów, to mi się uszkadza. Mówiąc, że jeżdżę po twardym. Razem jakby to były skały, asfalt, ale nie takie błoto. Czy no ziemia, no. Czy nie błoto. To mój skrót, czy to nie mój skrót? Dobra, to mój skrót. Skrót bez gleby. Jeszcze gdzieś takie wystające korzenie były, ale nie pamiętam gdzie. Tutaj. Dokładnie.